Siemano, witam was na kanale. Dzisiaj opowiem wam o czymś, co miało być świątecznym giveawayem, ale niestety się nie udało, ponieważ byłem bardzo busy w roli ojca. Potem były też święta i inne rzeczy, więc człowiekowi się nie chciało i nie miało się kiedy nagrać. Ale chciałem wam pokazać dwie książki. Dwie książki, które udało mi się kupić online i które są zajebiste. Chciałem wam też powiedzieć, że książki to jest mój największy nauk od dziecka. Załóżmy, że potrafiłem już porządnie czytać w wieku 8 lat, więc od wieku 8 lat do dzisiaj teoretycznie nie miałem ani tygodnia czy dnia bez książki. Uwielbiam książki, uwielbiam czytać książki i jeśli tylko chcę coś bardzo przeczytać, to zawsze sobie kupuję. Staram się nie pożyczać, a kupować książki i mieć je u siebie na półce. Moim ulubionym gatunkiem są książki historyczne i fantasy oczywiście. Władca Pierścieni, Wiedźmin i Warcraft. To są trzy takie podstawowe jakby tematy, które uwielbiam czytać. I wiem, że teraz obecnie z Blizzardem się dzieje wiele złego, jednak uważam, że nie powinniśmy karać Warcrafta, czy jest to ciężkie. Powiedzmy, że Blizzard to jest taki patologiczny ojciec, który chleje z kumplami na chodniku przed domem, a World of Warcraft to jest takie skrzywdzone dziecko, które nie jest winne temu, że tatuś jest lekko pierdolnięty w głowę. Więc tak na to spójrzmy. Ja osobiście kocham lore Warcrafta i jeśli tylko mogę, jeśli tylko coś nowego się pojawia z świata Warcrafta, to kupuję. Mam kilka rzeczy, które wam pokażę w przyszłych odcinkach. Niemniej jednak chciałem powiedzieć dzisiaj o tych dwóch książkach, tylko spójrzcie, jak one wyglądają. Dwie książeczki. Jedna to jest zbiór opowiadań różnych autorów, a druga książka to są dwie opowieści od Christy Golden. Jedna to jest Rise of the Horde, czyli Powstanie Hordy, a drugie Lord of the Clans, czyli Władca Klanów. Jednej z tych historii Lord of the Clans nie czytałem, bo ona była wydana dawno temu i w Polsce jej nie miałem. A nie jestem jakimś kurwa budyniem bez mózgu, żeby kupować to od kogoś za kilkaset złotych, jak to będzie za chwileczkę wydane w reedycji. Tak czy owak trafiłem na tę książkę, która jest pięknie zrobiona. Tylko spójrzcie na samą okładkę. Okładka jest materiałowa, tak jak te książki, które miał mój ojciec kiedyś na półce, wydawane za czasów komuny. Strasznie mi się podoba to, jak jest wydana. Twarda okładka, piękna ilustracja, piękny materiał, litery. I pierwsze zawsze, co robię, gdy mam książkę w rękach, to sobie wącham. Yes. I tylko teraz spójrzcie. Książka ma to pięknego w sobie, że ma świetne ilustracje. Większość tych ilustracji będzie wam na pewno znana, dlatego że pewnie jesteście fanami Warcrafta jak ja. Więc one były pokazywane w kalendarzach Warcrafta, które wychodzą. Można je znaleźć online w jakichś tam stronach wallpapers. Niemniej jednak ilustracje są świetne i to jest to, co lubię. Zawsze lubiłem, jak byłem młodszy, czytać książki z obrazkami. Pozwalało to jakby skonfrontować wyobrażenie o bohaterach. Muszę wam pokazać, tutaj dziś jest ilustracja Mecena z 97 roku i muszę się pochwalić, że w tamtym właśnie roku miałem taki samy mniej więcej skill do rysowania jak Mecen. Szkoda tylko, że po przyjeździe do Anglii trochę to olałem i poszedłem troszeczkę w inną stronę, w wideo i fotografię, ale zobaczcie, Mecen, 96 rok, o, jaki ork. Ja wam pokażę kilka rysunków moich z tamtego czasu, które mam tutaj właśnie w Anglii, na chwilę je znajdę, zrobię zdjęcie i mam wrzucę tutaj. No, z dumą mogę powiedzieć, że byłem taki jak on, a może nawet lepszy. Co tu więcej mówić, papier jest fajny, papier jest gruby, przypomina trochę Bristol. Sama słodycz, trzymając tą książkę. Nie mogę się doczekać, aż się za nią wezmę, po prostu nie przeczytam. Niestety będę musiał czytać ją wieczorami, kiedy moi synowie będą spali. Dobra, to tyle tak naprawdę, jeśli chodzi o tą książkę. Pięknie wydana, piękne ilustracje, w większości znacie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że są dwie super historie, a fakt, że po angielsku. Ale jednak, mam nadzieję, że wyjdzie też po polsku, więc wtedy sobie też kupię. Drugą książką jest Folks and Fairy Tales of Azeroth. To jest zestaw bajek. Zobaczcie, jak ona świetnie wydana. Złote liście, litery. Zobaczcie, jak jest ładnie grafika wykonana na okładce. Twarda okładka, złote strony, piękne ilustracje i zbiór opowiadań dla dzieci, też po angielsku, różnych autorów. Między innymi jest Christy Golden, Madeline Rooks, Garth Nix i kilku innych. Tutaj jest typowa książka dla dzieci.
I to jest coś, co kupiłem z myślą o moim synu, mimo że już gra w Warcrafta, znaczy gra, ma 5 lat, więc tam pogrywa sobie czasem. Kiedyś na Warcrafta mówił Hulk Blue, bo mu zrobiłem orka takiego ala niebieskiego, więc mówił: tata, włącz mi Hulka Blue. Ale teraz już wie, że Warcraft to jest Warcraft i że to jest moja gra i zawsze jak gdzieś się pokazuje Warcraft czy coś takiego, sobie gdzieś na mieście czy jedziemy po komiksy, on mówi: tata, patrz, patrz, Warcraft, twoja gra. Więc lubi grać Warcrafta i mam nadzieję, że tą właśnie książką uda mi się go wprowadzić w świat Warcrafta. Spójrzcie tutaj na te ilustracje. Strona 94. Zobaczcie. Tych ilustracji wcześniej nie widziałem. Proszę bardzo, strona 141. Jaki ładny rysunek. Wygląda na to, że to są ilustracje zrobione specjalnie do tej książki. I są naprawdę ślicznie zrobione. To jest kolejna rzecz, którą zazdroszczę, bo zawsze rysowałem i po przejściu do Anglii to trochę porzuciłem. Więc to mogłem być ja, ale nie jestem, bo odleciałem w świat gier, więc nie mówcie, że gry wam nie niszczą życia, bo niszczą. Tak czy owak, kupiłem sobie tableta i zaczynam wracać powoli do rysowania, więc może mi się uda nadrobić zaległy czas, a może mi się nie uda. Serdecznie polecam wam tą książkę także. Zacznę ją niedługo czytać mojemu synowi. Na szczęście już włada polskim i angielskim dość biegle, więc nie ma tu różnicy, czy będę mu czytał po angielsku czy po polsku. Więc mam nadzieję, że tymi historiami uda mi się go wrócić w świat Warcrafta. I zanim on zacznie się brać za Warcrafta na porządnie, to mam też także nadzieję, że Microsoft podniesie to umęczone dziecko, jakim jest Warcraft, i zrobi z niego pięknego łabędzia. No. Dlaczego wam mówię o tych książkach i dlaczego wam pokazuję? Po pierwsze, chciałem wam pokazać, że mam takie książki, bo mnie kurwa stać. A po drugie, kiedyś kolega dał mi płytę Iron Maiden i powiedział, że tylko strzymaj, bo to powinno być za darmo. Muzyka powinna być za darmo. Dał mi tą kasetę za darmo. To była chyba jedna pierwsza z niewielu rzeczy, które dostałem od kogoś za darmo. To było oryginalne, więc ja postanowiłem, że kurde, szkoda takich książek, żeby komuś ich nie dać. A że YouTube i internety rządzą się swoimi prawami, więc stwierdziłem, że to będzie świetny pomysł i prezent na gwiazdkę dla kogoś, kto ogląda mój kanał. Niestety nie udało mi się tego nagrać, bo jak mówię, święta i ojcostwo wzięły górę i nie miałem po prostu siły i czasu, żeby nagrywać. Więc teraz nagrywam wam wideo, żeby pokazać wam te książki i żeby po prostu zwyczajnie po polsku pożebrać osoby. Więc zróbmy taki mały konkurs. Dzisiaj jest 31 stycznia, ale tak naprawdę nie wiem, kiedy uda mi się ten film skończyć, dlatego że za chwileczkę wracam do pracy, to są 4 dni pracy, więc może za tydzień mi się uda. Czyli w okolicach, spójrzmy na kalendarz, w okolicach 5, 6, 8 lutego prawdopodobnie uda mi się ten film skończyć i go wrzucić. Więc zabawmy się w taką zabawę. Książki będzie mógł wygrać ktoś, kto subskrybuje mój kanał. Więc upewnijcie się, że wasza subskrypcja jest publiczna, żebym mógł widzieć waszą subskrypcję w moich statystykach. I teraz, żeby zobaczyć, kto w ogóle to ogląda i kto jest aktywny na kanale, to poproszę was o 2 komentarze. Jeden komentarz pod tym filmem i napiszcie mi, w którym losowaniu której książki chcielibyście wziąć udział. I zostawcie gdzieś drugi komentarz pod jakimkolwiek innym filmem. Ja wtedy polajkuję wasze 2 komentarze i potwierdzę odpowiedzią pod drugim filmem na wasz komentarz, że wasze entry zostało zanotowane i bierzecie udział w losowaniu. Oczywiście wyślę to wam gdziekolwiek mieszkacie, czy w Polsce, czy w Rosji, czy na Ukrainie, czy w Stanach. Gdziekolwiek jesteście, wyślę wam tą książkę totalnie za free. Jedyne to was to będzie kosztowało to 3 kliknięcia. Subskrypcja i 2 komentarze pod tym filmem i pod dowolnie przez was wybranym. To tyle. Prawda jest taka, że kanał robię dla siebie, bo po prostu próbuję zagłuszyć ten głos, który woła o coś kreatywnego w moim życiu. Niemniej jednak miłe jest to, jak się zajrzy na kanał i widzi się jakiegoś lajka, czy jakiś komentarz przede wszystkim i z kimś mogę porozmawiać na jakiś temat pod filmem czy pod zdjęciem na moim Instagramie. Więc dlatego ładnie was proszę, jeśli to was nie zaboli, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, naciśnijcie dzwoneczek. To chyba tyle. Mój syn śpi, więc muszę kończyć, zanim się obudzi, jeszcze mi kawa stygnie. Życzę wam miłego dnia i do następnego. A właśnie, słuchajcie, więc skoro 8 lutego wypuszczę ten film, to powiedzmy, że konkurs trwa do 28 lutego. 1, 2, 3 marca, w tych dniach mam wolne, to wtedy zrobię losowanie i wrzucę wam wideo, kto wygrał, jaką książkę i będziemy się kontaktować. Jeszcze raz serdecznie was pozdrawiam, trzymajcie się and live long and prosper.